Toż to szok, być tak szczęśliwą i przepełnioną. Być kim, znaczy oczywiście sobą. Ach, bizneswoman. Żoną nie Polaka. A jak się poznaliście z tym Hu? Z Janem. Z Janem Wubo, Hu to jego nazwisko. No ale to był wypadek. Przypadek? No, przeznaczenie, walnął mnie autem, ale spokojnie. Wszystko już jest w porządku. Mogę łyżeczkę? Tak. A rozmawiacie? No, oczywiście, że rozmawiamy po angielsku, trochę po polsku, po chińsku, trochę, wiesz, mową ciała. Trochę emotikami. Konami. I wbrew wszystkim pozorantom, muszę ci przyznać, że dużo łatwiej się z nim dogadać niż nie jednym Polakiem. W sensie z Sebastianem. Ja to jej co najwyżej mogę powiedzieć... Wiesz co, wal się z tym swoim chińskim chuja... Nie możesz jej obrażać! Ona jest jak ebola! On był taki... Był taki jak pałeczki coli. Niby jest super, nie wiem, bo kto by nie lubił coli. A jednak... No proszę. Nigdy bym nie pomyślała, że Marek zrobi więcej niż jedno dziecko tej samej lasce. Znaczy, matce, wybacz. Nieźle się uśmiałam, jak to usłyszałam. On ci powiedział? No, że jesteście razem i że macie trójkę dzieci, dasz wiarę? Ale to wy rozmawialiście? No raczej. Spali w hotelu, mnie zaprosił. Właśnie, a tak w ogóle to gdzie jest Marek? On jest w pracy, ale czy to... On cię zaprosił? Co ty taki niedowiarek? Prosił i zaprosił, a ja się łaskawie zgodziłam. Co, wy nie rozmawiacie?